serdecznie. Nazywam się Łukasz Szewczyk. Jestem prezesem regionu Opolskiego Kongresu Nowej Prawicy. Dziękuję Państwu za tak liczne przybycie. Chciałbym powitać naszych szanownych gości. Moi drodzy, prezes Kongresu Nowej Prawicy, pan Janusz Korwin-Mikke. Pan Robert Jarosław Iwaszkiewicz. Się patrzę, widzę, że miejsca się zabrały z wolna i nawet brakuje. Nie wiem, czy jeszcze hotel ma więcej krzeseł, żeby tam z tyłu zostawić. Myślę, że 20 osób się dojdzie, jak znam punktualność. Tu jeszcze jest kilka wolnych miejsc. O, dwa miejsca, widzimy, trzy. O, tu jest. Mam wielką prośbę. Kto może się dobić do tej strony, znaczy w tym rzędzie, do tej strony, w tym rzędzie, do tej strony, tej strony. Co z tyłu mają, tam widzą miejsca, trzy miejsca widać, cztery miejsca widać, tam widać miejsca. Musimy dobić się do tego. Musimy się usiąść. O, właśnie. A więc idą krzesełka, świetnie. Idą się krzesełka, pomieścimy się jakoś. Proszę Państwa, jesteśmy, nie mam na tych drużynek, ani na tych partyjnych, bo na drużynkach przed chwilą. Proszę Państwa, jesteście Państwo na zebraniu prawicy. Przy okrągłym stole postanowiono, że prawicy w Polsce nie będzie. W 1945 roku wszystkie mocarstwa, cztery, postanowiły, że w Polsce prawicy nie będzie. Powierzono to zadanie Związkowi Sowieckiemu, żeby prawicę wypełniła. I proszę Państwa, symbolem naszym jest Feniks, który powstaje z popiołów. W tej chwili prawica już istnieje przez nie wiem, już przez 20 lat, wstało nam płody pod nogi, tępiono jak można, ośmieszano, zwalczano, no jednak pokazali łebek ponad te 5%, no, a teraz będzie, mam nadzieję, znacznie lepiej. Dlaczego prawicy w Polsce nie ma? Dlaczego w Ameryce na przykład prawica potrafi mieć około 25% poparcia, a jak trafi się dobry kandydat na prezydenta typu Reagan, to i wygrać wybory? Natomiast w całej Europie praktycznie prawicy w ogóle nie ma, teraz w Parlamencie Europejskim to dwie trzecie to jest ona taka czerwona hołota, jedna to socjaliści pobożni zwani radykami, drudzy bezbożni, prawda, zwani tam socjaldemokratami, a jeszcze tam czego cała kupa narodowych socjalistów i innych takich. Krótko mówiąc, prawicy tam jest 40 osób, 50 na ten, na 700, prawda. W Europie prawicy nie ma. Przyczyna jest taka, że zwolennicy wolności, zwolennicy traktowania człowieka jak człowieka wyjechali z Europy do Ameryki, zabierając ze sobą swoje geny, prawda? I te geny tam bardzo się mnożą, a w Europie nam tych ludzi brakuje. Dlatego doszły różne powstania, w których ginęli ludzie energiczni, prawicowi z reguły, różne wojny, gdzie najbardziej bitni ludzie ginęli. No i tak właśnie zostali ludzie pragnący opieki społecznej, bo proszę Państwa, prawica kiedyś, jak rządziła w Europie, a rządziła przez ogromną większość czasu, taka naturalna prawica, elitarna prawica, no to my Europejczycy rządziliśmy światem, bo myśmy mieli najlepszą na świecie cywilizację. Po czym poznać, że była najlepsza? No bo rządziła świat. No nie ma innego kryterium, czy jest dobra, czy zła, tylko czy wygrywa, czy przegrywa. A tak nie mówimy, czy który gatunek jest lepszy czy gorszy, ten, który przeżywa i się rozmnaża, jest dobry, ten, który nie przeżywa, jest zły. Więc myśmy byli dobrą cywilizacją, myśmy podbili cały świat. Biały człowiek rządził całym światem, byliśmy powszechnie szanowani, bośmy mieli najlepsze zasady. Zasady jest takie, ludzie plus zasady. No i myśmy mieli najlepsze zasady i proszę Państwa, tak to jest, jak organizm ma się za dobrze. W Oświęcimiu ludzie nie chorowali na raka, bo organizm był tak wycieńczony, bo po prostu rak nie miał się czym pożywić. Poważnie, rak musi mieć co jeść. Otóż dopiero jak jest organizm dobrze, w miarę odżywiony, dopiero wtedy rak może się rozwijać. Jeżeli Państwo płyną statkiem i jest piękna pogoda, raf nie ma na horyzoncie, kasa pokrętowa pełna, ładownie pełne żywności, to można wprowadzić demokrację, nic się nie stanie. Można wybierać kapitał na głosowaniu powszechnym,
nawet otarł się referenda, jak sterować okrętem, nic się strasznego nie stanie. Natomiast jak tylko się pojawia burza rafy na horyzoncie, kończy się cała demokracja, kończy się równość płci, panie się chowają za plecy panów i mówią, panowie, róbcie na dziwozą coś, prawda? Faceci szybko wybierają jakiegoś kapitana i wszystko wraca do normy. Otóż, ponieważ żeśmy rządzili, nie było właśnie żadnych problemów, no to zaczęli podnosić głowę różni demokraci, różni socjaliści i inni złoczyńcy. I proszę państwa, tak, no bo twierdzenie, że dwóch maneli z podbudki z piwem mam dwa razy więcej do powiedzenia policji niż profesor uniwersytetu. Ja zboczenie intelektualne, nieodpowiedzialne. I proszę państwa, zaczęli podnosić głowę, przekonywali ludzi, że jesteście mądrzy, wspaniali jesteście, prawda? Wy wiecie lepiej niż ten, niż ta głupia jak te gierity. I jaki jest efekt? Ta lewica przekonała ludzi do zasad dokładnie odwrotnych niż europejskie. To są zasady lewicowe, zasady rządzące obecnie w Europie. Od 5 lat, to zdrajca Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński, te one godzą formalnie prawy unijne, prawo ma pierwszeństwo przed prawem polskim, już nie mamy właśnie nic do gadania. I proszę państwa, ci ludzie godzą formalnie, też malutko tak się ich tezy upowszechniały. Oni panowali najpierw uczelnie, potem radio, prasę, telewizję, teraz szkoły podstawowe. I proszę państwa, w tej chwili rządzą praktycznie niepodzielnie, mają rząd dusz. Teza tego, co ja będę mówił, jest następująca. Zasady unijne, natomiast na to unijne, jak one się rozwijały, już to lat mówiłem, prawda? Zasady unijne są dokładną odwrotnością europejskich. To, co się w Europie nazywało dobrze, w Unii nazywa się złem i odwrotnie. I teza jest taka, że jeżeli zasady europejskie były najlepsze, to unijne są najgorsze. Czego efektem jest to, że kiedyś myśmy kolonizowali świat, a dzisiaj przyjeżdżają tam Chińczycy, Wietnamczycy, Arabowie, Murzyni, wszyscy nas kolonizują, bo mają wyższą cywilizację od nas. I to są właśnie lata upadku dumnej, wspaniałej cywilizacji europejskiej, gdzie jesteśmy kolonizowani przez inne, wyższe od naszej cywilizacje. Powtarzam, w tej chwili cywilizacja dowolnego plemienia murzyńskiego, no prawie dowolnego plemienia, jest wyższa od cywilizacji unijnej. Tam istnieje rodzina, tam ludzie są mniej rodziną związani, tam panuje jakieś zasady, tradycje są przestrzegane, no u nas już nie. U nas jest kompletny upadek tego, co kiedyś było cywilizacją, upadek rodziny, upadek, powtarzam, pewnych zasad. Otóż, jakie to zasady? No, taka najważniejsza zasada, będę mówił o kilkunastu, kilkadziesiąt może jest więcej. Takie zasady, najważniejsza w tych zasadach chcącemu nie dzieje się krzywda. To jest podstawa cywilizacji europejskiej, która tym nas różni chyba od prawie wszystkich cywilizacji na świecie. To jest zasada chcącemu nie dzieje się krzywda. To Gubiana volenti non fit in iuria. To oznacza, że jeżeli mam ochotę, ja wiem, wejść do klatki z lwem i właściciel lwa nie ma nic ku temu, to ja sobie mogę wejść. Najwyżej lew mnie zje, to jest moja sprawa. To jest moja sprawa, nikomu nic do tego. Każdy jest kowalem swojego losu, to jest taka polska wersja tej zasady. I właściwie wszyscy mówią, no niby tak, każdy jest kowalem własnego losu, ale w sytuacji unijnej jest oczywiście dokładnie odwrotnie. Muszę zamieć pasy w samochodzie, prawda, nie jestem kowalem swojego losu, prawda, muszę się ubezpieczyć emerytalnie, no bo inaczej na sali będę żebrał, nie jestem kowalem swojego losu, prawda, jak chcę pościelić, jak się wyśpisz, otóż nie mogę. Nie mogę sobie źle posłać, muszę sobie dobrze posłać, prawda. Otóż na miejsce zasady chcącemu nie dzieje się krzywda wprowadzono w Unii zasadę państwa opiekuńczego, co oznacza, że istnieją opiekunowie, którzy za nas decydują, co jest dla nas dobre. Bardzo wielu ludzi uważa, że to jest świetnie, że ktoś się o nas troszczy i ktoś o nas dba. Ja spotkałem tam 2 miesiące temu, taka pani mówi, no jak to, proszę pana, czy to jest świetnie, że rząd mi nakazuje zapinać się pasami samochodu, rząd mnie kocha, rząd to robi dla mojego dobra. Otóż, proszę państwa, to jest prawda. Tylko w momencie, kiedy odrzucamy zasadę chcącemu nie dzieje się krzywda, przestajemy być ludźmi w sensie europejskim. Stajemy się bydlętami, o które troszczy się właściciel, stajemy się niewolnikami, o których troszczy się właściciel, stajemy się małymi dziećmi, o
których troszczą się rodzice, nie jesteśmy już ludźmi. Jeżeli ja na przykład mam konia, no to nie pytam konia o zdanie, tylko przywiązuję go pasami do przyczepy, prawda? I koń ma takie herby, ja mu tak każę bez dyskusji, prawda? Jeżeli mam dziecko, to mówię: synku, tata cię przypina pasem do konia, masz jechać i końca. I troszczemu człowiekowi, Europejczyka, to ja bym to powiedział, Dartaniana, któremu to bym powiedział: panie Dartanian, przypiń się pan pasem do konia, bo może pan spasić się zabić, prawda? Przecież by przebił szpadą. Jak to? Wolnemu człowiekowi można coś dla jego dobra nakazać? To się nie mieści w pojęciu Europejczyka. To się nie mieści w pojęciu Europejczyka. Idę sobie do apteki i chcę sobie kupić lekarstwo. Ale nie mogę. Nie mam recepty. Jak to? Gdybyś miał małe dziecko, które wejdzie do apteki i kupi całą półkę lekarstw, zje, prawda, zdechnie. Jakim prawem tak się mnie traktuje? To nie chodzi o marihuanę, które nie pozwalają nam palić. Marihuana to są paru procent ludzi. Ale lekarstwa nie mogę kupić w aptece. Była sytuacja autentyczna, ale w Ameryce, gdzie to rzeczywiście jest mniej rozwinięte, państwo opiekuńcze. Chociaż teraz już jest tak samo, ale to było wtedy 20 lat temu, kiedy było mniej rozwinięte. I aktorka, to jest znana, murzyńska aktorka, czy murzyńska, głównie znana, ale znana. Chorowała na odmianę białaczki i było lekarstwo na to, ale jeszcze nie kupowane, nie miało certyfikatu FDA. Proszę Państwa, ona chciała je zażyć i nie pozwolono, bo może jej zaszkodzić. Barwa. Lekarstwo nie zaszkodziło, bo nie zażyła. Lekarstwo potem się okazało skuteczne, ale no, nie wolno było. Jak można? Jak się traktuje człowieka, gdzie mnie bije po mordzie? Jak ja chcę wejść do apteki, prawda, i kupić sobie lekarstwo. Jak się mnie traktuje? I ludzie się z tym godzą. Mają mentalność niewolnika i się cieszą, że ich dobry pan się tym zajmuje. Oczywistą jest rzeczą, bo dawniej to było tak, że jak ludzie byli wolni, to mieli dzieci i to oni decydowali o tym, czego się uczą ich dzieci. To były ich dzieci. Dzisiaj nie mamy dzieci. Jeśli Państwo myślicie, że macie dzieci, to się głęboko mylicie. Spróbujcie dać dziecku klapsa i się nie dowiecie się, że to naruszenie tyłka własności państwowej będziecie siedzieć. To jest własność państwowa. Dzieci należą do państwa, nie do was. Jak ja mam sukę roszczenia, kto decyduje o tym, czy chce przeniaki zaszczepić, czy nie? Suka, czy jej właściciel? Jej właściciel. A jak wy macie dzieci, to kto decyduje o tym, czy je zaszczepić? Wy czy wasz właściciel? Wasz właściciel. Nie jesteście już ludźmi. Jesteście niewolnikami, jesteście bydlątkami, o które troszczy się wasz właściciel. Troszczy się. Właściciel niewolników zawsze się troszczył o niewolników. Zapłacił za nich. Byli cenni. Się troszczy. Niewolnik grzymiał się lepiej od biednego, wolnego grzymianina. Ba! Wielu wolnych grzymianin mając swoje się zapisywał na niewolników. Zdawał się sami w niewolę. To się opłacało. Pan się wtedy o mnie troszczy. Tylko już nie byliśmy wolnymi ludźmi. Otóż zawsze tak było, że większość ludzi chciała być niewolnika. To jest normalne. To jest Bogiem dla kobiet. Kobiety tak robią jako coś normalnego. Że ktoś się nimi opiekuje, nie ma nic złego. One, to, że ktoś się nimi opiekuje, to jest coś normalnego. Ale część mężczyzn też. Spora. Ale nie wszyscy. I to, że większość chce być niewolnikami, to jest normalne. Ale nigdy nie było tak kretyńskiego ustroju jak demokracja, by ta większość może kazać wszyscy być niewolnikami. Przecież teoretycznie również pan prezydent Komorowski. Też nie może kupić lekarstwa, bo to jest bez recepty i też jadąc samochodem i zabić pasami. Wszyscy jesteśmy niewolnikami. Tylko raz na 4 lata możemy sobie wybrać panów, a wtedy oni stają się niewolnikami. Jest to ustrój niewolniczy w stanie idealnym. Jest coś przerażającego, że ludzie traktują to jak coś normalnego. Dawniej ludzie mieli dzieci, mieli dużo dzieci, dlaczego? A no dlatego, że te dzieci na starość musiały się zająć rodzicami. Więc mieli dzieci dużo, im więcej dzieci, tym łatwiej utrzymać 5 dzieci i dwoje rodziców. Trzeba było mieć te dzieci dobrze wychować, no bo co z tego, że ma się dużo, skoro dzieci, prawda, te dzieci w cholerę rzucały się pójdą. Trzeba było dzieci się nie krzywdzić, żeby dzieci na starość
nie chciały się odbyć na rodzicach przy nas. No i trzeba było dać tym dzieciom dobry fach w rękę, zadać sobie wykształcenie, żeby się dobrze zarabiały, to wtedy na starość innym rodzicom będzie się dobrze działo. To była normalność. Dzisiaj, w dzisiejszym państwie, dzieci należą do państwa, a ja nie muszę mieć dzieci, przecież na starość będzie emerytura, prawda? To po co ja mam mieć dzieci? Tylko kłopot. Jeżeli się wścieknę, przyleję się na kogoś pasem i pójdę siedzieć. To po co mieć dzieci? Jak to nie jest moje dziecko, ja oni nie decydują, ono mi nie jest potrzebne na starość. Na starość będzie emerytura. Co więcej, te pieniądze, które normalnie ludzie wydawali na edukację swoich dzieci, są im siłą odbierane w postaci składki emerytalnej. Czyli nie mam pieniędzy na dzieci, nie potrzebuję mieć dzieci, to nie są moje dzieci i na starość nie są potrzebne. Ilość dzieci spada w sposób drastyczny. Wprowadzenie przymusu emerytalnego spowodowało, że dzieci przestały się rodzić. To jest przyczyna. Nie brak pieniędzy. Zawsze się więcej dzieci rodziło w biednych rodzinach niż w bogatych. To nie bieda powoduje, że nie mamy dzieci. Nie brak. To jest to, że to nie są nasze dzieci, to nie są nam potrzebne. To jest uchopy przynajmniej dzieci w tej chwili. Kosztowne. Proszę Państwa, Państwo oczywiście decyduje o tym, czego się dziecko uczy, bo w procesie ludzi wolnych decydował o tym ojciec, miał w tym interes. W pozycji niewolniczym właściciel niewolnika decyduje o tym, czego się uczy dziecko niewolnika. I to jest normalne. To dziecko będzie pracowało nie na swoich rodziców, na swojego pana. Więc to pan powinien decydować o tym, czego się uczy dziecko i tak właśnie dzisiaj dokładnie jest. No ale szkoła tzw. prywatnych, program edukacji zatwierdzany przez właściciela dziecka, czyli przez konkretnie ministra edukacji narodowej. Tak myślicie, że jest. Proszę sobie zdać sprawę z potworności tego systemu. Jak ja miałem kilka lat, była komuna straszliwa, bo do 5-6 roku była rzeczywiście w Polsce był komunizm, rzeczywiście była pod okupacją sowiecką, prawda? No, mordowano ludzi, no powiem też był skonowany państwo systemu. O socjalistycznie, bo jednak socjalistycznie są mamy oczywiście. Natomiast do 5-6 roku to było państwo zbrodnicze. Ale rządzili ci komuniści, ale oni jednak byli przedwojenni. To byli ludzie zdegenerowani, a to byli zdegenerowani Europejczycy jednak. Jeżeli zaczęło się nieszczęście, dziecko, mama zostawiła dziecko bez opieki, tam w kuchni coś robi, dziecko otoczyło sobie okno, wypadło, zabiło się, to wszyscy współczuli rodzicom, w szczególności matce, bo to małe dziecko, teraz matką w szczególności. Dziś ta matka idzie do więzienia za brak opieki nad państwowym dzieckiem. To jest ta różnica cywilizacyjna, rozumiecie Państwo? To jest inna cywilizacja. Nienawistna mi cywilizacja. Ja jestem wychowany w dawnej cywilizacji i tu się czuję obco. Ja byłem w Arabii Saudyjskiej i tam się czułem bardziej w Europie niż pod okupacją Unii Europejskiej. Gdyby ja w tej chwili Arabowie przyszli i wyzwolili nas pod okupacją Unii Europejskiej, no tak, zniknąłby podatek dochodowy w czerwcu z Koranem. I to by VAT sprzeczny z Koranem, podatki od kupna sprzedaży sprzeczne z Koranem, mordercy obcinano by głowy na drugi dzień, zgodnie z zapisami europejskimi, prawda? Zniknęły by z ulic parady miłości, równości, czy czegoś tam jeszcze, prawda? To byłaby jednak jakaś cywilizacja podobniejsza do europejskiej. Nie mówię, że byłaby dobra cywilizacja, europejska była o wiele lepsza, prawda? Nie kazano kobietom zakrywać włosów i tak dalej, ale w porównaniu z unijną, muzułmańska jest o wiele wyższa. To jest jedna cywilizacja. Przez zniesienie kary śmierci cofnęło nas o 4000 lat. Na czasu tylko 2 plemiona w dwóch Amazonki i 2 w Afryce nie znają kary śmierci. Wszystkie państwa cywilizowane znają kary śmierci. Tylko prymitywy nie znaczą. Jak chodziłem do szkoły, to mnie mówiono otwarcie, że idea socjalizmu jest wspólnota pierwotna. No i właśnie nas cofają do wody pierwotnej. Jak można było znieść karę śmierci? Przecież, proszę Państwa, to już mówił Karol Moran. Znieście karę śmierci, a zobaczycie, że rozprzęgnie się cały porządek społeczny. No i na razie można się rozprzęgnie. Patrz na tego Breivika, prawda? Przecież, no jak można? Co zrobimy z człowiekiem, który zamorduje zimną krwią jeszcze na mocy? Cywilizacja nasza europejska, ale przecież
tylko europejska. Przecież zasada, cytuję słowa Pana Boga, tuż po 10 przykazaniach. A gdyby ktoś bliźniego swego umyślnie zdradziwszy się, podstępem zabił i od ołtarza mego weźmiesz go i zabijesz, mówi Bóg. I tak było zawsze w zasadzie europejskiej, żydowskiej, tylko już w tej chwili zasadzie europejskiej tego nie przestrzega, tylko Arabowie ją przestrzegali, dlatego wygrali. Bo oni przestrzegali przykazy boskie. My żeśmy przestali ich przestrzegać. Po prostu. Oni wygrali. Otóż kiedyś rodzice decydowali o tym, czego się uczą ich dzieci, tak jak w latach arabskich jest zresztą do dzisiaj. I proszę Państwa, co jeszcze było? Społeczeństwo prymitywne to jest takie, w którym nie ma szamana. Jak jest już szaman, czarownik, to jest jakaś kultura, prawda? Są obyczaje, jakaś cywilizacja, już jest szaman. Otóż, proszę Państwa, jeżeli tylko społeczeństwo było, plemię było na tyle cywilizowane, że miało już szamana, to w tym społeczeństwie była już edukacja dzieci i tylko w prymitywnych społeczeństwach, gdzie się mają szamana, dziewczynki i chłopcy uczyli się razem. W społeczeństwie cywilizowanych jest dysedukacja. Nie mam mowy o tym, żeby chłopcy i dziewczynki uczyli się razem. Cywilizacja polega na zróżnicowaniu. Ma być różność, a nie stół biatychodia bałtycka, a ja mam kilka rodzajów komórek, prawda? Mam parę tysięcy rodzajów komórek. Rozwój polega na zróżnicowaniu, a nie na ujednolicaniu. I wprowadzenie koedukacji cofa nas znowu do czasów sprzed znalezienia szamana. Zresztą kapłani też są zwalczani przez cywilizację europejską. Jak wiadomo, zwalczają tego. Wszelką wiarę zwalczają. To są wrócić do czasów przedkapłańskich, przedszamańskich, prawda? Do czasów prymitywów. To jest ten. Ale co więcej, czego uczono te dzieci? Nie tylko w naszej cywilizacji. W większości. Otóż chłopców uczono, że mają być agresywni. Agresja u mężczyzn była czymś pozytywnym. No bo kto nas będzie bronił, jak nasi chłopcy nie będą agresywni? Przed naszymi Arabami. Oni są agresywni. I wygrali. Jak się bije dwóch facetów, z których jeden się nie boi umrzeć, a drugi się boi, to ten pierwszy wygra zawsze. Bo się cofnę. Jak można uczyć chłopców, żeby nie byli agresywni? Dziecku w tradycji europejskiej kupowało się pistolecik, karabinek, prawda, tam szabelkę, mieczyk, miało się tłuc. Chłopiec miał się bić. Miał być bitwą. To był element naszej cywilizacji, nie tylko nasz. Nie tylko nasz. I proszę Państwa, pamiętam, czytałem pamiętniki Apolinera, taki poeta francuski, pseudonim zresztą, Louis Apolliner. Otóż on był synem Zuzanny Bardon. To była taka malarka. Malarka też kręciła wokół malarzy impresjonistów. Ona była trochę mniej popularna niż impresjoniści, ale za to prowadziła się równie, tak powiem, luźno, jak się w tym środowisku muzyku prowadzić. No i któregoś dnia mały Wiluś wraca ze szkoły i mówi mamie, że koledzy się z niego śmieją, że mama jest puszczacka. A tak o pysk. Jak to? Nie rzuciłeś na nich z mięściami? Nie broniłeś honoru matki? To był obowiązek mężczyzny. Mężczyzna był dość stresowany, ma się bić w obronie honoru, w obronie prawdy, w obronie wiary, w obronie kobiety, w obronie dziecka, prawda? No, w obronie prawdy. No. Ludzie walczyli, umierali, mężczyźni przynajmniej, walczyli, umierali za wiele rzeczy, bo każda cywilizacja oparta jest na imponderabilia, czyli na rzeczach niemierzalnych, oparta więcej niż pieniądze, niż życie czasami ludzkie, tak dalej. Jak nie ma imponderabiliów, nie ma cywilizacji. Dzisiaj nie ma. Dzisiaj się uczy herezji, która brzmi, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. Jak to? Życie ludzkie najwyższą wartością? To co ci męczennicy, to co? Ci, którzy zginęli za ludzie, to idioci, tak? Jak to? Życie ludzkie jest najwyższą wartością? Jak to w ogóle można powiedzieć? Jak ja chodziłem do szkoły, to byłem jeszcze w czasach, kiedy religia była uczona szczęśliwie w kościołach, a nie w szkołach. W wyniku tego księża nie siedzieli w pokoju nauczycielskim i nie zarażali się od nauczycieli tymi postępowymi teoriami. No i dlatego mówili jeszcze, że najwyższy jest Bóg, wiara i tak dalej, a nie życie ludzkie. Natomiast dzisiaj znam księży. Ba,
najwyżej postawionych z nich Kościoła, którzy mówią, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. A jakiś, to chyba był ksiądz biskup diecezji warmińskiej, który oświadczył, że niezakładanie pasu bezpieczeństwa jest grzechem. No bo życie ludzkie jest najwyższą wartością. No. Jak, proszę Państwa, można przejść cywilizację, która mówi, że życie ludzkie jest najwyższą, czyli to przyjdzie facet, nie musi być muzułmanin, prawda? Wyjdzie dzieciaka, mówi, przyłoży mu nóż do gardła, mówi, dawaj się $1 miliard, bo ja nie to podejrzę mu gardło. Trzeba mu dać, nie? Bo skoro życie ludzkie jest najwyższą wartością, to jest więcej warte niż kupi miliard, nie? Trzeba dać. O czym mówimy? W cywilizacji europejskiej panowała żelazna zasada. Z terrorystą się nie rozmawia. Terroryście nie wolno ustąpić. No i ktoś tak porwałby moje dziecko, to właśnie jedno z moich dzieci tam jest, córcia Kora, tam gdzieś jest, na książce będzie to trzeba. Otóż, proszę Państwa, gdyby ktoś porwał moje dziecko, żądał okupu, to ja nie spłacę go. Gdybym ja wypłacił 100 tysięcy złotych, prawda? Zresztą pozbieram 100 tysięcy, bym mógł dać, ale nie dam. Bo dając 100 tysięcy, ułożam wezwanie do wszystkich wersów świata. Porwijcie moje drugie i trzecie dziecko, ja mam dużo. Jak można? Jak można negocjować z terrorystą? Jak jest taki film, który facet, jak terrorysta powiedział, że mu, żeby dać mu, porwał tam dziecko, powiedział tak, w telewizji wystąpił i ja się pieniędzy nie dam, a te pieniądze użyję na, daję na nagrodę za twoją głowę. Trzask słuchawką. I koniec. I co on zrobi? Jak ja nie przyjmuję telefonu od niego, co on może mi zrobić? Nic. Czy zabiję dziecko, czy nie zabiję, pieniędzy i tak nie dostanę. To po co ma zabijać, narażać się na karę śmierci, czy coś takiego na Amerykanach funkcjonuje jeszcze się nie zrobił. To po co ma zabijać? Bez sensu. Ale jak ludzie są głupi i płacą, bo są niewolnikami tej tchórzliwej, podłej cywilizacji, w tej chwili żyjemy. Myślę, że gdyby ojciec się odmówił, bo zamiast, to byłby napiętowany społeczeństwo jako zły ojciec. Tak myślę. Rządy wypłacają pieniądze terrorystom. Al-Kaida ma podobno $500 miliardów rocznie z okupów za rozmaitych turystów porywanych i tak dalej. I dzięki temu się żyje. Oczywiście porywanie są następnie, jakie się płaci. A nie tylko Al-Kaida porywają, a inne grupy terrorystyczne. Stacja umiera. Na pochyłe drzewo wszystkie głosy skaczą. Taka jest sytuacja. Proszę Państwa, z innych zasad, aż tam, może już będę te zasady przy okazji będę zmieniał, natomiast przejdę do omówienia innych konsekwencji tego wszystkiego. Przede wszystkim konsekwencją tych negacji zasad europejskich jest zupełne upodlenie ludzi. Państwo zdają sobie sprawę na przykład, że 3,5 roku temu mniej więcej, przed Bożym Narodzeniem, Rada Szkolnictwa Anglii i Walii wydała rozporządzenie, że w szkołach nie wolno kolportować podsłuchów Matką Boską i Ciotkiem Jezus, bo to może urazić uczucia muzułmanów. Państwa, mam jedno pytanie. Dlaczego przez 2000 lat można było urażać uczucia Żydów, a nie można urażać uczucia muzułmanów? Bo Żydzi nie podżynają gardę. A taki muzułmanin się wścieknie, zobaczy Matkę Boską i Ciotkiem Jezus, to może gardło podeżnąć. A ponieważ życie ludzkie jest najwyższą wartością, no to nie możemy ryzykować. Możemy ryzykować. I się ustępuje na każdym kroku. A żeby było śmieszniej, po wydaniu tego ukazu przez Radę Szkolnictwa Anglii Walii zabrał głos wielki imam Anglii, jest taki stanowisko wielki imam Anglii, który oświadczył, że on nie rozumie, o co chodzi. Ponieważ gdybyście wy, głupie gwiały, czytały Koran, to byście wiedziały, że zgodnie z Koranem Jezus Chrystus jest wielkim prorokiem Boga, że Matka Boska jest czczona. Nawet nie wiem, czy wiecie, że Matka Boska jest o wiele częściej miana w Koranie niż w Piśmie Świętym. On nie ma pojęcia, dlaczego ta Matka Boska Świętym ma obrażać uczucia muzułmanów. Czyli nie dość, że są to tchórze, to jeszcze idioci. Oni nami pogardzają. Tam pan Micho tam. Pocztówki, ale proszę Państwa, pamiętacie, co się stało lat temu 13 w Srebrenicy? Pamiętacie pewnie. Dobrze, że nie pamiętać.
Były okrutne wojny w Jugosławii, mordowano się. Wzajemnie po rozpadzie Jugosławii chyba nawet bardziej niż się będą mordowali po rozpadzie Unii Europejskiej. I proszę Państwa, dwa bataliony wojska ONZ-u, pokojowe wojska i dwa bataliony wojsk rodeckich uzbrojone po zęby miały chronić 8 tysięcy Bośniaków, głównie muzułmanów, ale nie tylko. No i przyszli Serbowie z karabinami na sztorkach i zarządzali wydania im tych Bośniaków, bo jak nie, to będą strzelać. No, życie ludzkie jest najwyższą wartością, w związku z czym dzielni żołnierze holenderscy się pochowali do piwnic i tamci wymordowali wszystkich Bośniaków i zgwałcili wszystkie Bośniaczki, 8 tysięcy ludzi. Proszę Państwa, półtorej roku temu, w tej chwili była już królowa Holandii, wręczyła im medale za służbę Bośni. Według zasad europejskich, taki żołnierz się kładzie na ziemi i co dzień temu się strzela w łeb. Wojsko służbowe się dziesiątkuje. To jest zasada europejska, a nie daje im medale. Potem się dziwicie, że muzułmanie nami gardzą, uważają nas za bydło rzeźne. Słusznie. Oni mówią otwarcie, że nasze córki i wnuczki będą w ich haremach i będą. Kobiety zawsze trafiają do mężczyzn agresywnych i co więcej, będą z tego zadowolone. Jak mówił Jerzy Bernard Shaw, taki dramatyk brytyjski, prawdziwa kobieta woli być czwartą żoną prawdziwego mężczyzny, czy jedną żoną fajtłapy. A co jest dwa facet, który nie jest agresywny? Po prostu. Tak będzie. A nasi studenci politologii będą z nimi to negocjować. Tak będzie. Tego nie muszą to negocjacji, bo nie może żadnej agresji. Negocjacji. Dialog. To jest umierająca, podła, wstrętna cywilizacja. Się brzydzę tymi czasami, których przyszło mi niestety żyć. Otóż, proszę Państwa, popatrzmy teraz na skutki gospodarcze. Słuchajcie. Jego Ekscelencja Donald Tusk powiedział kilka miesięcy temu, że jesteśmy dumni z naszej gospodarki, bo my, Polska jako jedyna, pokazała łeb, jest, mamy plus 1%, a cała reszta Unii jest niewiele. Pod okupacją Unii Europejskiej wszystko zdycha. Patrz, tak piękny kraj jak Niemcy. Wspaniali inżynierowie, najlepsi na świecie technicy. O robotnicy teraz nie, ale byli. Inteligentni, znaczy wykształceni. Kapitaliści, powiedzmy jasno, amerykańscy byli lepsi, ale był przecież Dyssen, Krupp, Daimler, Messerschmitt. Byli. I co? Pod okupacją Unii Europejskiej ten kraj ma tempo rozwoju tam minus 2. Znaczy, Państwo w styczniu mogą przeczytać, że w tym roku będzie plus 3%, i tak w maju, że będzie plus 2, i tak we wrześniu, że będzie plus 1, gdzieś tak w listopadzie, że jest minus 1, prawda? A potem, ale na ten rok będzie plus 3. Tak podają nieustannie statystyki tego. I tak to wygląda w całej Unii Europejskiej. Zdychamy. Pod okupacją Unii Europejskiej zdychamy, ponieważ ustrój niewolniczy jest gospodarczo niewydajny. Po prostu. Tego uczono mnie w szkole. Że ustrój niewolniczy jest niewydajny, jakoś nigdy nie mówiąc, że z tego powodu Związek Sowiecki ma trudności gospodarcze, prawda, się nie może rozwijać odpowiednio. Jakoś tego nigdy nie dodawano, ale te wnioski ludzie inteligentni sobie sami wyciągali po lekcjach. Proszę Państwa, mówi się Państwu, że dzięki Unii mamy tam autostrady i coś tam. Takie pytanie. Kto miał w XIX wieku najlepsze autostrady, koleje, szosy? Amerykanie. Autostrady i koleje były prywatne. Szosy były tak stanowe. Była najlepsza życia. Ile Unia im dała? No, ile? Ile dotacji dała Unia? Nic. A patrzmy na kraje afrykańskie. To same dotacje. I co? Brud, smród i korupcja. A? Dlaczego? Bo dałem dotację, to trzeba wziąć dotację, rozkraść i położyć się brzuchem do góry, broń Boże, nie pracować, bo zaczniemy pracować, to się wzbogacimy i nie dadzą nam dotacji. Dotacje.
dotacje zabijają. Dotacje szkodzą. Według zasad europejskich mężczyźnie nie wolno było wziąć za darmo nic. Mężczyzna, który wziął coś za darmo, był wyrzucony z towarzystwa. Poza nawiasem. Mężczyźnie nie wolno było wziąć nic za darmo. Natomiast dzisiaj ten, kto wyszarpie z Unii coś za darmo, ten jest pożarny sprawca bohatera. To mentalność żebraka. Jego esencja Donald Tusk wygrał wybory, bo oświadczył, że wyżebrze z Unii 300 miliardów. Chyba euro, nie pamiętam czego. A przywódca rzekomo prawicowej partii, jesteś godny z Okaczyński, oświadczył, że co, że to jest harma? Skąd? Powiedział, że trzeba było 400 wyżebrać. Byłoby 400 wyżebrał. No tak. Ludzie mają mentalność żebraków i wygrywa wybory ten, kto obiecał, że wyżebrze więcej. Tak. Uczy się młodych ludzi, że im z Unii coś tam dostają. Dostają. Oczywiście, na skręcenie działalności. Ale za darmo, nie na pożyczkę, dostają za darmo. Jaki efekt? Firmy działają, póki jest forca z Unii, a potem wszystkie przestają działać. Dlaczego? Takie inkubatory przedsiębiorczości, tak? Mam takie pytanie. Pamiętam takie nazwiska jak Edison, Ford, Gates, Jobs, Wozniak. Czy któryś z nich dostał dotacje z Unii Europejskiej? A czy któryś z nich może był w inkubatorze przedsiębiorczości? Odwrotnie. Co? Że napisali wniosek, tak. Odwrotnie. Przez te inkubatory przedsiębiorczości w Europie przeszło już kilka milionów ludzi. Czy któryś z nich zrobił coś takiego jak Ford, Edison, Gates, Job, Wozniak? Nikt. Dlaczego? Bo inkubatory, jak sama nazwa wskazuje, hodują roślinki cieplarniane. Rośliny cieplarniane nie nadają się do życia w normalnym środowisku. Dotacje zabijają. Nie pomagają, zabijają. Darmocha zabija. Tego się trzeba nauczyć. Zasada europejska brzmiała, kto nie pracuje, ten nie je. Zasada unijna oczywiście, kto nie pracuje, trzeba dać zasiłek, żeby był zgłodniony. Żeby miał co jeść. Jest to oczywiście odwrotna zupełnie zasada od europejskiej. Jak ma istnieć państwo, w którym człowieka, który pracuje, każe się grzywną, zwaną podatkiem dochodowym, a człowiekowi, który nie pracuje, daje się w nagrodę zasiłek? Czy to jest zachęta, jeżeli ja na przykład będę dawał zasiłek za noszenie, ja wiem, czerwonych krawatów, załóżmy 500 zł miesięcznie, to mogę się założyć, że po tygodniu połowa Polaków będzie chodziła w czerwonych krawatach albo i więcej. Prawda? Jeżeli płacę za coś, to chcę, żeby to było, nie? Czyli jeżeli płacę za bycie bez roboty, to chcę, żeby była jak najwięcej bezrobotnych. No dziwne, że jeszcze wszyscy nie poszli na bezrobocie. Jeszcze ludzie mają resztę honoru, prawda? W sensie kołacze po ludzie. Normalnie to wszyscy poszli pracowali na czarno, prawda? I koniec sobie im to zrobi. Czyli wszystkim wyjdzie nie w sercu, nie? No a jeszcze w ludziach się kołaczy, czy jakaś taka reszta honoru. Proszę Państwa, i jak ponad wszystkie te kraje Unii są, czy Ameryka również, są tutaj zadłużone, prawda? Mamy demokrację, większość ludzi nie dba o przyszłość, prawda? Na to w nosie. Nie wiem, ona wygrywa, proszę Państwa, jak na przykład pan Cameron, David Cameron, wygrał wybory w Wielkiej Brytanii i chciał przestać się zadłużać, przestać brać deficyt budżetowy, to 4 miliony ludzi wyszły na ulicę, zamieszki, prawda? Mamy czas do godziny 20. Także zdążymy, a spotkanie będzie po 20.30. Także pan Cameron miał tutaj 4 miliony ludzi na ulicach protestujących. Rozwalały samochody palące. My chcemy się zadłużać, chcemy się pić, bawić, prawda? Co nas już obchodzi? Po nas sobie potop. Tak właśnie działa demokracja. Rządy większości. Większość nie myśli o przyszłości.
Oto, proszę Państwa, wracam do opisu sytuacji. Są kraje afrykańskie, tam jeden kraj afrykański, który działa dobrze, jest to Królestwo Afrykańskie, jest to Botswana. Ale ona w konstytucji, tutaj nie wolno jej wziąć żadnej pożyczki ani dotacji. W ogóle nie wolno. I podobno bardzo to prosperuje, mimo że jest na pustyni Kalahari i właściwie powinna złoto zdechnąć. A nie, rozwijają się. No, popatrzmy na Chiny. Ten kraj przeszedł tragedię. Wreszcie niewypowiedzianą tragedię. Wojna światowa zaczęła się w Chinach przecież. Półtora roku przed napaścią Hitlera na Polskę, Japonia napadła na Chiny. Wymordowano setki, tysiące i miliony Chińczyków. Ja zresztą pokazają Chińczykami. Chińczycy nienawidzą Japończyków. Ja sobie nie powiem, czy brać tych żółtków, bo tak jak mówiłeś, bo raz Rosjanin albo z Niemcem, nie daj Boże. Otóż oni nienawidzą. Potem była wojna wyzwoleńcza, okrutna, kosztowna. Potem była wojna domowa między Mao a Chiangiem. Potem najlepsi Chińczycy uciekli z Chiangiem na Tajwan. Potem była wielka federacja rewolucja kulturalna, która wykończyła ten kraj do reszty. Proszę Państwa, 20, ale to jeszcze nie był koniec. Umarł Mao i jego miejsce zajęła wdowa po nim, pani Chiang. Pani Chiang powiedziała, że trzeba kontynuować wielką podatkę kulturalną, idąc śladami wielkiego przywódcy Pol Pota. Właśnie wszyscy młodzi wiedzą, kto to był Pol Pot. Doktor Pol Pot był to absolwent Sorbony, dostał doktorat za pracę, w której napisał, że trzeba zbudować komunizm, nawet gdyby w tym celu trzeba było wymordować połowę narodu. I oczywiście dostał on doktorat, postępowa inteligencja lewicowa, uwielbia takie rzeczy. Jak byłem w Ameryce, to doktora dostał facet w 2006 roku. Dostał facet za pracę, której udowodnił, że trzeba budować środowisko, a najlepszym sposobem na to jest mordowanie wszystkich ludzi. No, doktora dostał, natomiast nikt tego oczywiście poważnie nie potraktował. Natomiast doktor Pol Pot wziął swoją pracę do Rosji pod pachę, pojechał do Kambodży, rozpoczął projekt naukowy, zaczął od wymordowania wszystkich noszących okulary i znających obce języki, a dalej już mu poszło. I zdążył wymordować 1/3 narodu, kiedy przyszły wojska wietnamskie i położyły kres ekspertowi naukowemu. Nie wiadomo, czy jak wymordował połowę, to by osiągnął swój cel, czy nie. W każdym razie pozbyto się doktoranta. I proszę Państwa, coś jest, ale jesteśmy w 56, jeszcze pojazdy wietnamskie nie skoczyły. Na szczęście dla Chińczyków los się do nich uśmiechnął, bo udało się jednemu agentowi wywiadu chińskiemu uciec z Kambodży, nie każdy mu się udało, i pouczył generałów, co się dzieje naprawdę w Kambodży. Ja podejrzewam, że pani Chiang nie wiedziała, co się dzieje w Kambodży, tak mówiła, bo tam komuna się buduje i tak dalej. Jak generałowie się dowiedzieli, co się dzieje w Kambodży, czy prędzej bandę czworga z panią Chiang zamknięto do kryminału, popełniła samobójstwo, że została po 20 lat mniej więcej, prawda? Pol Pota ten. Na pierwszego sekretarza wzięto towarzysza Tenga, towarzysz Xiaoping. Ten był karmatykiem, mówił, że nieważne, czy to jest biały, czarny, czerwony, będę łowił myszy. A ponieważ bogactwo robią kapitaliści, no to trzeba wprowadzić trochę kapitalizmu. I wprowadził trochę kapitalizmu do Chin. 30 lat temu Chiny były od ówczesnej Polski 20 razy biedniejsze. Minęło 30 lat. No pokolenie w zasadzie. Chińczycy są w tej chwili pierwszym mocarstwem świata, jeśli chodzi o produkt narodowy brutto. Chińczycy mają lotniskowce, mają broń jądrową, rakiety balistyczne, rakiety kosmiczne, lądownik na Księżycu, za 6 lat Chińczycy stanie na Marsie, mają koleje jeżdżące 450 km na godzinę. W ubiegłym roku wybudowali 11 800 km autostrad 6-8-pasmowych. Zwracam uwagę, że bez dotacji europejskiej i bez deficytu mają nadwyżki. Chińczycy są zachwyceni, bo porównują, co było za mało, co teraz, prawda, bogactwość. Oczywiście Chińczyk na Szanghaju, jak zarabia 1000 dolarów, to już nie jest warte bez dziewczyny, za mało zarabia, ale za 1000 dolarów, jeżeli miska ryżu kosztuje 10 centów, to naprawdę da się żyć. Na niejedną miskę ryżu ustawić. Jeszcze wysyła 500 dolarów swojej rodzinie na prowincję, to są pieniądze w ogóle na niewyobrażalne. Proszę Państwa, to się stało z Chinami po 30 latach
wprowadzenia kapitalizmu. Jeszcze wcale nie takiej absolutnie radykalnej formie. Tam jeszcze Chinami, jak pisał pan Guido Zorman, książkę wydał o Chinach, mówi, rządzi partia komunistyczna. Jest to 25 milionów ludzi. Nie ma wśród nich ani jednego socjalisty, ani jednego ekologa, ani jednej feministki. Prawda? Wszystko jest 25 milionów drobnych przedsiębiorców i milion jakichś działaczy komunistycznych, to są przykładnie to łapówek załapać, prawda? Tak to działa, prawda? Niestety to nie jest jeszcze. Nie udało się tego miliona pozbyć, ale w każdym razie widać po efektach, że jakoś to działa. 11-piętrowy budynek buduje się w Chinach 6 dni. Proszę Państwa, co najśmieszniejsze, Polska ma dotacje unijne i dostała na to dotację na budowę autostrady niesłychanie potrzebnej na Euro 2012, konkretnie autostrady Kraków-Lwów. Jest w obecnie 14, brakuje jeszcze 25 km tej autostrady. W tym roku nie da się ich wybudować, tam nie da się i koniec. W przyszłym roku przypuszczalnie też się nie uda. No, nie uda się, no. No koniec, no nie da się bez tego wybudować. Proszę Państwa, to jest kompromitacja. To kompromitacja Unii Europejskiej, Polski w szczególności oczywiście. Ale kompromitacja Unii Europejskiej. Ja zapomniałem powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy bardzo ważnej. Zapominałem. To jest ważna sprawa. Przepraszam, wrócę do wątku niewolnictwa, bo jest istotny. Otóż, proszę Państwa, przede wszystkim czym się różni niewolnik od człowieka wolnego? Podstawowa zasada, czym się różni niewolnik od wolnego człowieka? Niewolnikowi nie wolno mieć broni. Jeżeli Amerykanie okupowali Afganistan czy Irak, to wszyscy tam mieli karabiny. Amerykanom nawet do głowy nie przyszło, że można wolnym ludziom odebrać broń, a nam się odbiera. Jesteśmy niewolnikami, bo się boją buntu niewolników. Dlatego to jest powód, dla którego się chłopców oducza agresji. Bo dziecko niewolnika nie może być agresywne. Musi być poturne, posłuszne. I dlatego się zabiera rodzicom dzieci, mówimy najwcześniej, do żłobków, w przedszkoli, prawda? Żeby i tam się oducza chłopców agresji od początku. Chodzi o wychowanie posłusznych, potulnych niewolników. Trzecim sposobem na wychowanie chłopców na potulnych jest edukacja. Z kim przestaje, takim się staje. Jeśli chłopcy uczeni dziewczynami w jednej klasie stają się zwolna, mało agresywni. To jest normalne. A czwarty sposób, to jeszcze wymyślił 200 lat przed naszą erą Dionizy Tyran Syrakus, który pytany przez przyjaciela właśnie czemu zapisał tak długie swoje panowanie, oświadczył, ja wiem, że jestem złym tyranem. Ale mam swój patent. Mam swój patent. Wydałem rozporządzenie, że każdy chłopiec, każdy mężczyzna musi codziennie iść do łaźni z dziewczyną. Jak już się wyżyje, prawda, to potem już nie ma ani siły, ani chęci na obalanie ustroju. I stąd ta propaganda seksu, czyli wolności od pasa w dół, prawda, powszechna po to właśnie. Proszę pana, przykro mi bardzo, ale odmawiam. My chętnie byśmy słuchali, ale jednak gdzieś pewne traktacje reakcyjne musimy zachować. Czyli jakie umiejętności? To związane później z pytaniami dla publiczności. Mendo, o 20 jest przerwa, natomiast do 20 jeszcze jest godzina i 5 minut czasu. No to dobrze, bo 20 właśnie skończymy. Jednak nie będziemy tutaj większość, tylko ja tu rządzę. Kto ma mikrofon, ten ma władzę. Otóż, proszę Państwa, stawiamy gospodarkę i powiedzmy teraz rzecz rzeczywiście najważniejszą, mianowicie kto nami rządzi. Ja mówię, że ona Hołota, prawda? No dobrze. Jak to się stało na rządzie? No część tam rzeczywiście zyskała wpływy na masę, ale jakoś stało, że oni rządzą oglądają. To jest niesłychanie ciekawe. Otóż
1840 lat wstecz. 40 lat temu była taka fala lewicy w Europie, dosięgła i Polski. Nawiasem mówiąc, warto zauważyć coś takiego, że, mam kartę, dziękuję bardzo, że co by nie powiedzieć, że tu jest plus, to tu był gdzieś Bierut, tu był Gomułka, tu był Gierek, tu był Rakowski. Każdą zmianą reżimu było coraz więcej wolności w Polsce. Było lepiej. Nie było demokracji i dlatego się polepszało. Za czasów pod koniec ery Rakowskiego, za reformy Wilczka, byliśmy najbardziej liberalnym krajem w Europie. Chyba, bo prawie że na świecie. Potem zaczęła się lewicowa reakcja, lewica uderzyła, wyraziła solidarność, a sobie ruch lewicowy, związek zawodowy zawsze lewicowy, prawda, więc walnęła nas w łeb. Ale co jest tutaj istotne? Gdzieś tutaj było rok 76, gdzieś między tutaj, o, na Rakowskim, i była taka fala lewicy, o której mówię na całym świecie, która się odbiła również i w Polsce. I tam taki przykład z Polski, to jest bardzo charakterystyczny. Otóż na tej fali lewicy chciano w Polsce odebrać kobietom prawo wyboru. O, zawsze jest tak, że jeżeli kobieta zostanie zgwałcona, to ona ma prawo skarżyć gwałciciela albo nie. To jest ich wybór, ich decyzja. Ona jest wolna kobieta i może podjąć taką decyzję. I znaczna część kobiet nie skarżyła z różnych powodów. A to jest szkoda chłopaka, a to się skończyło małżeństwo, był taki przykład. A to po prostu nie chciała być ciągana po sądach, jako świadek tam przez rok czy dwa, prawda, znaleźć w sądach. Ale najczęstszy powód był bardzo prozaiczny. Szła do faceta i mówiła tak. Daje 100 tysięcy, albo skarży. Co nie należy odszkodowanie? Leży. To był bardzo silny na broń rynku kobiet. Ale lewica nienawidzi oskarżeń prywatnych. Wszystko musi być publiczne. I był projekt ustawy, żeby odebrać kobietom to prawo, żeby gwałt na kobiety był ścigany publicznie, czy na chce, czy nie chce. Nie było wtedy demokracji, nie było głosowania w parlamencie tej ustawy nawet, nie było, tak powiem, decyzji, ale debata w gazetach, nie w telewizji, w gazetach. Zabierałem w niej głos, mimo że opozycyjnie, bardzo siedziałem, czyli wydrukowali. I większość argumentów była na nie i kobietom tego prawa nie odebrano. Tymczasem, rok temu, Sejm Najjaśniejszej Rzeczypospolitej większością głosów absolutną, czyli przy jednym wstrzymującym, odebrał kobietom to prawo. Przy jednym tylko wstrzymującym nikt nie bronił prawa kobiet. Co więcej, ogromna większość kobiet uważa, że to jest dla nich dobre. I mają rację. Ustroju niewolniczym to jest normalne. Ustroju niewolniczym, kobieta jest, jak niewolnica jest zgwałcona, to poszkodowany jest niewłaściciel i on decyduje się już. Ciekawe właściwie. Większość kobiet uważa, że to jest dla nich dobre. No, pan za mnie zdecyduje. Jest coś przerażającego, ta niewolnicza mentalność, która dzisiaj rządzi powszechnie. Ale to nie o tym chciałem mówić. Chciałem mówić o tym, że na tej całej fali w Europie było, w Ameryce tam było ta Woodstock, tam Wolna Miłość, tam Dzieci Kwiaty i tak dalej. W Europie było znacznie gorzej, bo byli takie czarny wrzesień finansowany przez Kaddafiego, Kuszczyka może lepiej powiedzieć. Były Czerwone Brygady we Włoszech, była frakcja Czerwonej Armii w Niemczech. Oni mordowali, rabowali, porywali, prawda? Czerwone Brygady porwały nawet premiera Aldo Moro. Rozjadne Faction porwało kilkunastu bankierów, kilkudziesięciu przemysłowców. Brali okupy, mordowali. No. Właśnie, nastroje były wtedy takie, zanim to nastąpiło, lewicowe, tak silnie była ta fala lewicowa, że jeżeli wtedy na przykład taki facet, który zaśmiał kapitalistę, prawda, zachwalony noże pojawił się w drzwiach takiego Jacka Żakowskiego czy innego Tomasza Rysia, prawda, to powiedział, że właśnie zarządzą kapitalistą świnie, to obowiązkiem lewicowego intelektualisty było schronić tego człowieka przed policją, że go ścigał. Ale po kilku latach tego terroru sympatia dla lewicy zupełnie wyschła. Zaczęto ich wydawać w ręce policji, wszyscy nazywali w kryminale. Skończyło się. Kompletna klęska lewicy. I wtedy zabrał głos, proszę Państwa, Rudi Dutschke, proszę zapamiętać to nazwisko. Rudi
Dudkę, który powiedział tak, to taki Adam Michnik, tylko 20 razy bardziej wpływowy. Powiedział tak, koniec tej dziesinady. Idziemy i siadamy naszego wielkiego przywódcy Mao Zedonga. Robimy wielki marsz przez instytucję. Koniec uzamiany policji. Zapisujemy się na policjantów. Koniec walki z opresyjnym państwem. Zapisujemy się na urzędników państwowych. Koniec walki z kapitalistyczną EWG. Zapisujemy się na urzędników Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Mamy się wzajemnie po cichu wspierać w pełnej kąskirze, opanować instytucje od środka i przejąć i odwrócić na nasze cele. I ci ludzie po 30 latach swój cel osiągnęli. Barroso, maoista. Fadryk Duy z rodziny czysto komunistyczną udaje Hadeka, a jego szefa mówiła. Powiedziała, że dalej będzie komunistą, wszyscy byli w rodzinie komunistami, a też będzie komunistą. Pan Duy oszukuje. Pani Baronowa Ashton-Abhorrent, członkini Niemieckiej Partii Komunistycznej. Pani Maria Dimitrakis, komisarka przeciw Unii, wyrzucona z partii komunistycznej za lewicowe odchylenie. Pan Stefan Fille, członek czeskiej partii komunistycznej, absolwent moskiewskiego MGO w dawnych dobrych czasach, że tak powiem. Macie do czynienia z ludźmi, którzy od środka przejęli tę samą organizację, tak jak niektóre gatunki pasożytów przyjmują lądowisko mrówek, i oni od środka tym rządzą. Dokładnie takie jest porównanie. Czerwone mrówki opanowały lodowisko od środka. Teraz najbardziej się po co to robi? To ciężka praca. Nie tylko za pieniędzy, ale też tylko mają jakieś tam. Oni pieniędzy gardzą. W co wtedy 30 lat temu wierzyła, ale cofamy się w serce, w 40 lat. Dzisiaj wierzą globalne ocieplenie. Wtedy te sami idioci jak dzisiaj, którzy wierzyli w raporty klubu rzymskiego, wracajmy sobie do normalnej Wikipedii, czy innej encyklopedii, klub rzymski, raporty klubu rzymskiego. To byli tak sami idioci jak ci od globalnego ocieplenia. Tłumaczyli, że jeżeli będziemy się dalej rozwijać, to za chwilę zabraknie miejsca na Ziemi, trzeba stać na jednej nodze. Dla waszej informacji, od tego czasu minęło 4 lat, 40 lat. Ludzkość wzrosła 4 miliardy, w Hongkongu żyje się świetnie. Przy gęstości dotknięcia w Hongkongu cała ludność świata by się zmieściła na terenie Polski i połowy Słowacji. Ale straszne i straszne. Jeżeli będziemy dalej rozwijali gospodarczo, za chwilę zabraknie ropy, węgla, gazu, rury żelaznej, wszelkich kopalń, zabraknie wody, powietrza i nastąpi potworne, globalne oziębienie. Wszystko było udowodnione naukowo, z całkami, równiczkami, wykresami, tabelami. Wiecie, nie ma większego idioty niż profesor Giota. I proszę Państwa, i ludzka wierzona. U panowie, moich kolegów, takich lewicowo nastawionych asystentów, jak do papieża jeździ do tego rzędu. Jak ratować, nie musi ziemię, GEA, to się mówiło GEA. Jak uratować GEA? Jest ratunek, mój klub rzymski. Zero growth. Zerowy wzrost. I oni to zrobili. To, że wzrost Unii wynosi zero, jest celową robotą tych, co tam siedzą. Ludzie myślą naiwnie, jadą z Brukseli, no słuchajcie, co wy tam robicie, nakładacie te podatki, to hamuje wzrost gospodarczy, oni to wiedzą. To są absolwenci nieraz kilku fakultetów. I oni doskonale wiedzą, że wysokie podatki hamują wzrost gospodarczy i właśnie dlatego każą je nakładać. Ludzie jeżdżą do Unii, mówią tak, do Brukseli, mówią tak. Co wy robicie? Waliliście w błoto 900 miliardów euro na walkę z globalnym ociepleniem. W tej taksilecji się wali 960, teraz plus 20%, co to dzieje się jeszcze. Przecież to hamuje wzrost gospodarczy. Oni to wiedzą. Polska 2 lata temu objmowała przewodnictwo Unii Europejskiej, nie? Teraz na się Włochy są, czy to była Grecja, nikt o tym nie wie, prawda? Polska była, ale przyjechał do przed objęciem tego, przyjechał do Brukseli nasz wiceminister, zebrał tam Polaków pracujących i kto chciał oczywiście i zadał pytanie, co można zrobić, żeby o Polsce mówiono, żeby wszyscy wiedzieli, że Polska przywozi w Unii Europejskiej, właściwie nic złego, nie? No i
nasz człowiek, nasz syn powiedział, no to ogłośmy jest katedra, i cała ta walka z globalnym ociepleniem to jedno wielkie oszustwo. Facet zdecydował. Oświadczył, że jest absolutnie niemożliwe, nie wiem, temat rozmowy. Ale potem wziął faceta do bufetu i przy barze powiedział mu tak. Wojny krzyżowe nie były po to, żeby zdobyć Jerozolimę, tylko po to, żeby doprowadzić do przemian społecznych w Europie. Oczywiście facet się na wojnę krzyżową pewno nie znał. Jest nic taka teoria wojny krzyżowej zresztą. Natomiast z całą pewnością powiedział naszemu człowiekowi, że walka z globalnym ociepleniem nie jest po to, żeby zwalczyć globalne ocieplenie. Co, ale powiedział coś więcej. Powiedział, że prawdziwych celów tej walki nie można ludziom zdradzić. Rzeczywiście, nawet niebolnicy by się zbuntowali, gdyby wiedzieli, że tam górze siedzą ludzie i celowo i świadomie hamują wzrost bogactwa światowego. Prawda? Celowo. I taka jest prawda Unii. Na dole siedzą faceci, którzy zarabiają tam po głupie 10 czy 20 tysięcy euro miesięcznie, prawda? Zamiast za tą walkę z globalnym ociepleniem czy czasie. Wyżej siedzi taki pan Al Gore, który trafia tam 100 milionów dolarów rocznie na handlu nad zyskami CO2. Oczywiście nikt tego Sylwana oczy nie widział, to jest czysto wirtualna operacja, ale 100 milionów dolarów jest żywe. Natomiast mówiąc, ja twierdzę, że gdyby pan Al Gore rzeczywiście widział biegł globalne ocieplenie, to by za te pieniądze wykupował działki na Grenlandii, no bo jak będzie ocieplenie, to działki są się zbawne, nie? Teraz są za grosze. Ale jakoś nie wykupuje. No i proszę Państwa, a na samej górze siedzi banda zwariowanych maoistów, trockistów i innych takich, którzy za nasze pieniądze hamują do gospodarczy. Taka jest prawda o grupie. Coś nieprawdopodobnego. I teraz, jak Państwa nastraszyłem odpowiednio, to teraz dwa jasne punkty. Pierwszy jest taki, że ci ludzie już w ogóle nie wiedzą, co robić. Oni, co, słuchajcie, przecież kiedy zdrajca Kaczyński podpisał traktat lizboński, tak było przewidziane stworzenie Armii Europejskiej, policja przekonany, że na drugi dzień na to nic nie robią. Od 5 lat Unia nie robi nic. No, znaczy walczy z tam zwędzenie wędlin, prawda, tam dużymi spłuczkami, tam zakazuje obcinania. Nie wiem, czy wiecie, że nie można obcinać ogonów obcinać. Znaczy ja się nie wiedziałem, bo przed razem obcięli ogonem, ale podobno są już. Prawda, zakazuje tam, czego tam się zakazuje, no tam dziesiątka żarówek, no to jest tam malarze, dzieliła półka procentów sieptówek, prawda. To jest jasne, prawda, ale nie robią nic poważnego, nic nie robią. Co się stało? Otóż oni byli przekonani, że cały świat podpisze protokół z Kioto i w tym momencie, proszę Państwa, zahamuje się równo wzrost całego świata. Tymczasem Chiny wiadomo, będą odmówiły od razu, Stany Zjednoczone, mimo że wygrał ten czerwony, nie jest czarny, jest czerwony, Obama, prawda, ale kilku demokratów zagłosowało przeciwko Atlantycie. Nie ratyfikowały tego porozumienia z Kioto, Indie też nie, Brazylia nie, RPA nie, w tej chwili wycofuje się Australia, która w ciągu tygodnia zlikwidowała 10 500 aktów prawnych likwidujących, walczących globalnym ociepleniem, wycofuje się Rosja i wycofuje się Japonia, podobno nawet Kanada. Unia została sama z tym pasztetem. No jeszcze jest kilkanaście krajów wyspiańskich, którym przecież powiedzieliście, że nam zaleje dać 7 miliardy dolarów, żeby nas nie zadało. I to wszystko. Nie wiedzą, co robić. Nie mogą się przyznać. Co sami mówią w tej chwili już nie o walce z globalnym ociepleniem, tylko o walce ze zmianami klimatu, prawda? Że rakiem się próbują z tego wycofać, z tego krytynizmu. Ale, proszę Państwa, nie wiedzą, co robić. Ale co więcej, oni wiedzą, że Unia, znaczy Europa Zachodnia za chwilę zginie. Jeżeli muzułmanów jest 10% we Francji, jeżeli tam na jedno dziecko białe padło sznurą muzułmańskich, no to znajdzie się Państwo sprawdzą i stanie za kilka lat. Oni będą ciekawi, by mieli większość. Tu na nogę się im ustępuje. To nie jest tak, że kalifat tamten Isisun, prawda, tam mówi, że buduje państwo w Europie. Nieprawda, on powstanie samo na południu Francji bez tych morderców tam z Syrii czy Iranu. Powstanie. Oczywiście. Tylko wiecie Państwo, muzułmanie, ja nie mówię o tych mordercach tego Isisu, bo są naprawdę zdeklarowani ludzie, ale mówię o tych, którzy naprawdę wierzą w Koran, wierzą w Mahometa i oni tolerują Żydów i chrześcijan, czy w Teheranie istnieją ogromne kolonie, Żydów, chrześcijan, żyją normalnie, trzeba uznać ich władzę. Jeśli uznają władzę, to nie ma sprawy. Jak się nie uzna, no to niestety. I proszę Państwa, natomiast ateistom obcinają głowy od razu. A cała czołówka Unii to przecież ateiści. No. I oni zaczęli się bać.
Teraz jeden, jeszcze jeden radosny punkt. Drugi to jest taki. Popatrzmy na mapę świata. Tu jest, proszę Państwa, Polska. Jakoś tam. Prawda? I tutaj, tu mamy ten zachód. Jest opanowany przez muzułmanów, ale w dawnym NRD ich nie ma. To jest biednie. Tam ich nie przyjeżdżają. W Czechach ich nie ma, na Słowacji ich nie ma, na Ukrainie. W Rosji już są. Na Czechach jest jeden z muzułmanów. Ale na Ukrainie ich jeszcze nie ma, na Białorusi ich nie ma, na Litwie ich nie ma. Gdyby Polska dzisiaj odrzuciła akijską nautę, odrzuciła te wartości unijne, wróciła do Europy. Pan, nie tak Hojden, tylko ten drugi, taki Belga, coś na fasie, zapomniałem nazwiska, tak Hanek, coś takiego, powiedział pan prezydent, że są w Europie partie prawicowe, które chcą zniszczyć 60 lat do roku sprzętowego. I to jest dokładnie to, co chcemy zrobić. Musimy odrzucić całe 60 lat czerwonej trucizny sączonej nam odwracania wartości europejskich. No, tam rzucić. Gdyby Polska to zrobiła, to ruszymy w górę jak Chińczycy 30 lat temu, czy jak Niemcy za Karla, prawda, czy jak Chile za Pinocheta, prawda, pójdziemy w górę, to sobie Liński, pytanie co by się stało, jak Korwin-Mikke dorwał się do władzy, oświadczył 3 miesiące potwornego burdenu, a potem tempo wzrostu 10%, troszkę miał wyniki 15 i OBWE dało raport, że powiedziało, że gdyby znieść ograniczenia biurokratyczne, to można by się rozwijać wtedy 15% rocznie. 4%. 20% rozwoju to jest jak mam 5 kresów, po roku mam 6. To nie jest jakaś straszna, prawda? Straszny rozwój. I proszę Państwa, myśmy poszli w górę, a naokoło nas lub wiaduszek kraju, które nas chronią przed zalewem muzułmanów. Bo oni nie tam jest za niskie zasiłki. U nas są względy niskie. Jak, nie wiem, Państwo, pamiętacie, jak była afera tam, Amerykanie zrobili tam rozruchy w Libii, w Tunisie, Egipcie. Nawiasem mówiąc, ulotki rozdawane przez amerykańskich agentów na placu Atakir były dokładnie takie same, jak rozdawane na Majdanie w Kijowie, bo zmienili język, ale są dokładnie taki sam. Bo jak wiadomo, w Ameryce nigdy nie było przelotu wojskowego, bo jest to jedyny kraj na świecie, który nie ma ambasady USA. Otóż, proszę Państwa, zrobili, wtedy fala uchodźców zalała tam Maltę, Sycylię, Włochy, Francję, Grecję, Hiszpanię. Wtedy te kraje poprosiły pozostałe kraje Unii o pomoc. Wtedy Polska była na ustach całego postępowego świata. Przez jeden dzień. Powiedzieliśmy, że przyjmiemy 6 uchodźców. Więc byliśmy na ustach całego świata, ale tylko przez jeden dzień, bo na drugi dzień wszystkich 6 uchodźców powiedziało, do Polski nie przyjadą, bo u nas są zabawy zasiłki. Otóż, jak zasiłki zniesiemy, to mamy, będziemy mieli spokój z tym motłochem. Owszem, jak przyjedzie handlowiec, właśnie. Dobra, pracować nie przyjedzie, natomiast nie będziemy brali tych, którzy są przyjeżdżają pod zasiłki, prawda? I koniec. I mamy około 6-7 lat, zanim oni się pojawią tutaj na tych terenach, bo się ich coraz więcej, nazywamy. Mamy 6-7 lat, żeby zrobić porządek. Kongres Nowej Prawicy wie, co zrobić, wie, dlaczego tak się dzieje, wie, jak temu zaradzić. Trzeba całkowicie zmienić ustrój, powiedzmy sobie jasno. Nie chodzi o zmianę Kaczyńskiego na Tuska czy na Korwin-Mikke, bo to nic nie daje. Trzeba zmienić ustrój, trzeba przywrócić zasady, które wchodziły wtedy, kiedy byliśmy potęgą na świecie. Czyli odwrotnie niż dzisiejsze. To jest duże zadanie. Jak się nie uda, no to cóż, przyjdą muzułmanie, część naszych córek i wnuczek pójdzie do haremów, no i tyle. No, powiedziałem, będzie i tak lepiej niż pod rządami Unii. Tak będzie lepiej. Ale dlaczego mamy czekać na Arabów, a co, sami nie umiemy przywrócić kary śmierci? 77% ludzi Polaków tego rządu. Nie możemy? Sami nie możemy mieć podatków dochodowych? Musimy czekać na Arabów, żeby je znieść? A sami nie możemy? Więc Kongres Nowej Prawicy chce przywrócić normalność. Liczymy na Państwa pomoc. Dziękuję za uwagę. Teraz jest okazja do zadawania pytań, więc jeżeli ktoś chciałby zadać pytanie prezesowi, tudzież europosłowi Paszkiewiczowi, zachęcam do rozmowy. Mamy 45 minut do godziny 20. Powiedzmy sobie 40, bo potrzebujemy na 30 sali, prawda? Dobra, i tak dalej.
Białego. Jest, na pewno. Witam, Wojciech Skórski. Jakiś czas temu była zmiana prezesa w obecnych strukturach KNP. Jak wiemy, prezesem został teraz pan Łukasz. Natomiast jako wyborca jednak chciałbym wiedzieć, mimo że życzę panu Łukaszowi jak najlepiej, jednak chciałbym wiedzieć, co przesądziło o tym, że zrezygnował pan ze współpracy z panem Stanisławem Skakuje. Ja nie znałem współpracy, tylko proponowałem, żeby był dalej szefem oddziału opolskiego, natomiast jego macki nie sięgały poza Opole i nie było rozwoju partii poza Opolem. W związku z czym trzeba spróbować kogoś innego, normalna sprawa. Pan Skakuj był przecież chyba z 15 lat prezesem, prawda, kiedy panowała pewna stagnacja. No i ludzie, natomiast nie mam nic przeciwko temu, żeby pan Skakuj na przykład startował z numerem jeden nocyjniku opolskiego, prawda, nie mam nic przeciwko temu. To jest kwestia, jeżeli oddział opolski ma takie zaufanie, pan Skakuje, to niech startuje, przecież my nie mamy żadnych przeszkód. Jeżeli oddział polski dzisiaj po godzinie 20.30, prawda, zechce pan Skakuje wybrać na prezesa oddziału polskiego, to ja nie mam nic przeciwko temu, ja nie mam nic do powiedzenia w tej sprawie, ja tylko mogę mianować prezesa regionu, natomiast prezesa oddziału żadnego wpływu na to, także bardzo proszę go wybrać. Coś po temu. Dosięgnę? Proszę się nie ma. To by się bał. Nawet kobiety się mnie nie boją. Tyle, i przyszła pani się nie boi korbinami, to ja mówię, nie, ja się nie boję. Ja mam takie pytanie dotyczące dotacji. Czemu nie podejść do tego z filozofią zamiast żebrania, z filozofią mądrości? Bierzmy to, w końcu to i tak są nasze pieniądze. Tak, ale sama mentalność, że zależymy od wyszarpywania pieniędzy, bez sensu, zamiast dawania pieniędzy, karmienia urzędnikom za 40% znika po drodze i do lata za 60, po prostu nie dawajmy tych 100% tego wszystkiego i już. Powtarzam, a to najgorsze jest to, że jakie są dotacje, to wtedy nie ten szef się bogaci, kto umie robić dobre buty, tylko ten, kto umie wyszarpać odpowiednią ilość dotacji. I to powoduje, że ludzie przestają się kształcić na dobrych szefców, zaczynają się kształcić na uczelniach, na kierunkach europeistyki, prawda, na kierunkach tam zarządzania czegoś tam, prawda. Są całe uczelnie, które uczą, jak pisać podania do Unii Europejskiej. No, tak, przecież Akademia Żeblastwa zawsze istniały, prawda, wydział średnich. No, to nie jest nic innego jak Akademia Żeblastwa. Moim zdaniem jest to marnowanie wysiłku ludzi. Ludzie mogliby konstruować rakiety kosmiczne, a nie zajmować się pisaniem podań do Unii Europejskiej, co jest gospodarczo mało, jakby to powiedzieć, wydajne. Użyć tego na obalanie ustroju. Proszę, jeszcze raz mówię, no Chińczycy nie dostali ani centa dotacji w Unii i jakoś żyją, no. Księstwo Liechtenstein nie dostało centa dotacji, bo ja tak mówię, tak, bo jedni mu tak. Chiny to mogą, bo są dużym państwem. Liechtenstein może, bo jest małym państwem. A Polska nie może, bo jest za średnia, no. Po prostu jest za średnia. W Polsce nie może. Ja pytanie. Jak pan sądzi, wszystkich się nie da, bo niektóre czyny są przedawnione i niestety przedawnienie szanujemy, ale wiele się da i mam nadzieję, że są bardziej bezczelne kantry, bo są takie cztery możliwości. Ludzie, człowiek uczciwie działa i zgodnie z zasadami moralności, to w porządku. Może działać niezgodnie z prawem, ale jest to pozytywne, co to wynikało. Czy może działać bezczelnie, ale zgodnie z prawem też nic nie zrobimy, ale jak ktoś działa i wbrew zasadom moralnym, i wbrew prawu, to myślę, że sobie damy z nimi radę. Będzie znowu wypadł nasz mózg. No tak, kapitaliści, tak. No. Byliby panowie z Platformy Obywatelskiej, którzy może chcieli zadać pytania, to było szkolnictwa, ale nic, których chyba nie ma. Nie, to nie jest prawy człowiek. Ja chciałem tylko, przepraszam, że przerwę. Ja chciałem tylko powiedzieć, że zaprosiliśmy naszych sympatycznych kolegów z Platformy Obywatelskiej do debaty na temat budżetu miasta, na temat kilku kwestii związanych z funkcjonowaniem miasta.
No ale biedaki nie podjęli decyzji. Jeszcze do tej pory czekamy, może to gdzieś tam w najbliższym czasie się urodzi. Jesteśmy otwarci, bardzo chętnie spotkamy się. Zapraszamy wszystkich chłopaków i wszystkie dziewuchy z Platformy Obywatelskiej na spotkanie z nami. Chętnie się spotkamy i porozmawiamy. To jeszcze raz Tomasz Legia, żeby przypadkiem nie mylić właśnie tych powiedział. Ja tylko pytanie dotyczące wyborów samorządowych, bo wiadomo, że program Nowej Prawicy jest, może być taki ogólnopolski i dotyczy zmiany prawa całkowitego. Natomiast na jakie akcenty powinna być kampania KNP nakierowana, jeśli chodzi o właśnie samorząd? Bo wiadomo, że pewne hasła no, typu przywrócenie kary śmierci no, nie jest hasłem samorządowym typowo. Jakie tutaj idee powinny być promowane? Dla nas wybory samorządowe są tyle tragiczne, że wszystkie hasła KNP dotyczą celów ogólnopolskich, zmiany prawa ogólnopolskiego. Nie ma żadnych programów KNP. Tworzymy ad hoc, prawda, tam jakieś wnioski z naszego programu. Niektóre się dadzą, no z tematu reszty prowadzam, niektóre podatki lokalne zmniejszył, no i od razu bezrobocie w jego tam powiecie było najmniejsze. No ale to jest plasterek na ranę, oczywiście można o tym mówić. Chcemy przywrócić Konstytucję 3 maja. A to też nie możemy zrobić w wyborach samorządowych. Chcemy przywrócić do 3 maja, bo 3 maja była, jak wiadomo, aktem strasznie demokratycznym, ten tak twierdzi reżim obecny. Polegała na wprowadzeniu monarchii absolutnej na miejsce Rzeczypospolitej Szlacheckiej, ale tego nie wprowadzimy. Tego nie wprowadzimy, dziedzicznej, tak? Oczywiście, a nie wybieralnej. Słusznie mówi pan Janusz Sanocki, nasz były prezydent, stary pan Januszu, były prezydent Nysy. Ale zrobiła ważniejszą rzecz. Odbierała prawo głosu w szlachcie Hołocie. Tylko w szlachcie, który miał nieruchomości, mógł głosować. Co warto by zrobić na szczeblu lokalnym? Żeby tylko ludzie, którzy na terenie Opola mają nieruchomość, mieli prawo głosu, proporcjonalne zresztą do podatku płaconego tej nieruchomości. Prawda? Ludzie, którzy nie mieszkają w danym mieście, którzy nie mają sposobu przywiązania do tej miejscowości, oni są dzisiaj tutaj, jutro wyjadą, zawsze głosują za nowymi wydatkami, albo salę taneczną nową postawić, prawda, to coś tam, a co ich to obchodzi, za 2 lata się będą gdzie indziej, a długi będzie spłacało, będą spłacali obywatele miasta. Trzeba wprowadzić pojęcie obywatela ziemi, tak jak było, kiedy pani podchodzą po cmentarze, prawda, pani Jan Kowalski, obywatel ziemi kalickiej, obywatel miasta Opole, prawda. I ten obywatel miasta Opole to jest ten, kto ma tam nieruchomość, taką czy mniejszą, małą, dużą, nieważne, on ma tam prawo głosu. I wtedy by się skończyła tragedia, panie Januszu, jaką jest zadłużanie gminy i miasta. Są pozadłużane w sposób nieprawdopodobny. Miasto Hamburg jest zadłużone znacznie bardziej niż Rzeczpospolita Polska. Państwo, to się dzieje niesamowite rzeczy, ale chcemy wprowadzić jeszcze zasadę, że jeżeli zaciągnie się nową pożyczkę, to ona obciąża wszystkich właścicieli nieruchomości proporcjonalnie do ich wartości. Od razu by się skończyło zadłużanie miasta i gminy. Natychmiast by się skończyło, proszę Państwa. Zabierano tylko takie pożyczki, które się zwracają, prawda, dają zyski, tylko takie pożyczki zaciągano, prawda, już właściciele nieruchomości by zadbali. Mam smutno wiadomość dla samorządowców, którzy zaciągają długi. Panie Januszu, nie wiem, czy Pan wie, co się stało w mieście Rewal. Miasteczko Rewal, burmistrz i rada zadłużyli miasto potwornie. Sprawa trafiła do Lio w ogóle, do prokuratury, Lio zbywa prokuratury. Ale co się stało? Zadłużyli to w banku Nordea. I proszę pana, w imieniu banku Nordea komornicy zapukali do drzwi wszystkich mieszkańców miasteczka, ściągając długi. Nie wiem, na jakim podstawie prawnym, bo to jest wbrew postępowaniu, ale no, coś trzeba robić, nie? Więc wyraźnie widać się w tym kierunku. No i to może ukróci jakoś to, co proponujemy. Ale takie rzeczy, prawda? No, nie możemy zbyt wiele robić, ale liczymy na głosy. Myślę, że w zakresie polityki samorządowej jest cała gama działań, na przykład w zakresie oświaty, na przykład w zakresie kształtowania pewnej atmosfery, powiedzmy zachęcania, bo samorząd rządzi oświatą,
gminy szkołami podstawowymi i gimnazjami, powiaty średnimi, programy programami. Natomiast oczywiście, że nie jesteśmy w stanie zmienić programów, ale jesteśmy w stanie stworzyć pewne protezy. Jako burmistrz miasta próbowałem tworzyć takie protezy, tworzyłem taki program aktywizacji cywilizacyjnej, gdzie ściągałem prawicowych z wykładowców rozmaitych, bo właściwie główny nurt wykładu to jest kwestia świadomości dzisiaj, prawda? Mentalności. Tu pewne rzeczy samorząd ma ogromne możliwości kształtowania, przez nagrody dla nauczycieli na przykład, nie? Cały system motywacji, prowadzenia. Z tego by nie należało rezygnować i władza samorządowa jest ogromnie ważna. Z tego jest narada. Zapraszamy. Proszę panie prezesie, jestem do dyspozycji jak zwykle. Ja tylko dorzucę zdanie, że nie widzę powodu nagradzać kogoś za jego pracę. To znaczy, jeżeli ktoś pracuje i otrzymuje za to zarobki, to nie powinien żadnych nagród motywacyjnych otrzymywać, tylko powinien otrzymywać godne zarobki za swoją pracę, więc nie możemy tutaj, myślę, opierać naszych planów samorządowych już od jakiegoś nagradzania i uprzywilejowania jakiejś grupy zawodowej. Za pracę, pan mówił, że nagrody zamiast zastrzeżenie właśnie postaw. Dziękuję uprzejmie. Przechodzimy do fazy ostatniej. Mianowicie ja tam będę stał przy wyjściu, zdjęcia ze mną są potrzebne. Na pytania będę jeszcze odpowiadał indywidualnie. Autografu będę udzielał, zdjęcia ze mną można robić. Prośba wielka. Jak Państwo podchodzą do zdjęcia, to jest bardzo dużo. Jedna osoba podchodzi z lewej strony, aparat ma być już narysowany dla mnie, kto robi. Druga z prawej i tak dalej, żeby to było szybko, sprawnie, żeby nie było bałaganu, jak niektórych rejonach. Mam lewą stronę, znaczy mam dwie prawe. Gratulka, która tam siedzi, sprzedaje książki, które będzie można kupić i będę udzielał autografów na nich. Bo proszę sobie na sukę świadek, że jechaliśmy przed chwilą do Teli, przywieźcie z autostrady. Ja jej mówię w prawo, a ona mówi w to prawo, czy w to drugie prawo. Także zakładamy, że mamy dwie prawie strony. Ja bym chciał jeszcze dodać, że obok tam córki pana Janusza Korwin-Mikka są deklaracje, które można by się podpisać. O właśnie, deklaracje partyjne. Tak jest, najważniejsza sprawa. Deklaracje partyjne. Ale jak państwo, jeszcze jedno. Jak państwo nie wezmą deklaracji tutaj, to można wejść na stronę, która się teraz nazywa www.nowaprawica.jkm.pl, tak? Nowa prawica jkm.pl i tam ma sobie pobrać deklarację, można sobie ją wydrukować, ma się ludzi się zgłosić, prawda? Wszystko tam są instrukcje, można tam sobie wejść i znaleźć. Liczymy, że co najmniej o 100 osób nam wzrośnie liczebność regionu opolskiego. Tego życzę nowemu prezesowi oddziału, który mam nadzieję się wyłoni dzisiaj o 21. Nie w tej sali, rozumiem, bo już mamy salę, się gdzieś przeniesiemy, bo chciałbym znacznie mniej niż tutaj się pomieścić w jakiejś mniejszej salce. Przepraszam za zawieszanie tutaj harmonogramu. Ja stoję przy drzwiach, tam można zrobić ze mną zdjęcia i tak dalej. Dziękuję Państwu za uwagę. Podjęliśmy tutaj decyzję, że niestety nie będzie tego spotkania działaczy z panem Januszem, ponieważ salę mamy tylko do godziny 20. Konsultacja, stwierdziliśmy, że jednak to spotkanie się odbędzie. Szukamy w naszych głowach miejsca, szukamy na propozycję. O 21 byłoby spotkanie. Jeśli ktoś ma jakąś propozycję, gdzie to mogłoby się odbyć dzisiaj? Kawiarni dowolnej od 21. W kawiarni dowolnej, to chętnie wysłuchamy. Moi drodzy, jak o 21 mamy spotkanie struktur kongresowych prawicy, więc zapraszamy na to spotkanie osoby ze struktur, chciałem to wyraźnie podkreślić. Natomiast naszym wyborcom dziękujemy jeszcze za przybycie.